Czas na koszenie automatyczne. Chcieliśmy Wam przedstawić dwa automaty koszące i porównać je. To jest robot 430X oraz robot koszący 440. Pierwszy z nich, 430, jest na pewno już znana, bo to jest model bardzo popularny na naszym rynku. Natomiast 440 jest modelem mniej popularnym. Czym one się różnią? Przede wszystkim powierzchnia pracy. 430X maksymalnie 3200 m, 440 4000 m2. Są one bardzo podobne ze względu na to, że są z serii 400. Natomiast to, co charakterystyczne dla serii X-Line, czyli 430X, mamy gumowany zderzak, mamy światełka LED-owe i system nawigacji GPS. Natomiast 430 jest automatem, który oprócz nawigacji GPS do prowadzenia kosiarki po ogrodzie mamy dwa przewody prowadzące do dyspozycji. Natomiast w 440 mamy te przewody aż trzy. Więc mimo tego, że on nie ma GPS-u, może obsługiwać bardzo skomplikowane ogrody o dosyć dużej powierzchni, bo nawet do 4000 m2. Jeśli chodzi o kwestie związane z baterią i z czasem koszenia, tutaj jest największa różnica. Już mówię dlaczego. 430 pojemność baterii wynosi 5 Ah i to pozwala kosiarce na pracę ponad 2 godziny, to jest około 135 minut. Natomiast 440 ma dokładnie dwie takie same baterie, więc pojemność całkowita to jest 10 Ah i ona potrafi pracować prawie 290 minut po jednym ładowaniu. Czyli różnica jest bardzo duża między tymi automatami. Więcej jest tak naprawdę podobieństw między nimi, natomiast różnica, najważniejsza różnica dla nas pod kątem instalacji, doboru samego automatu do ogrodu, to są właśnie te trzy przewody prowadzące, które występują. Czyli możemy puścić 440 w trzy odrębne obszary do koszenia i wystartować jej w określonej odległości. Natomiast 430 zasysa sobie mapę działki z GPS-a. Natomiast jeżeli chodzi o powrót do stacji ładującej, też podpiera się tymi przewodami prowadzącymi. Czy jakieś różnice od spodu, jeśli chodzi o te automaty? Od spodu są bardzo podobne. Taka sama szerokość koszenia, takie same noże, liczba noży jest też taka sama. Są po dokładnie trzy nożyki umieszczone na dyskach tnących. Okej, to dziękuję bardzo.